rzecznika porozumienia. Nie ma alternatywy dla ZP Magdalena Sroka. Nadal chcemy kontynuować projekt, jakim jest Zjednoczona Prawica. Będąc częścią szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy, od ponad 5 lat wspólnie zmieniamy Polskę. Nadal chcemy kontynuować projekt, jakim jest Zjednoczona Prawica, dla której nie ma lepszej alternatywy w obecnym parlamencie, zapewniła we wtorek rzeczniczka porozumienia Magdalena Sroka. Będąc częścią szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy, od ponad 5 lat wspólnie zmieniamy Polskę. W większości spraw mamy takie samo zdanie. Są też takie obszary funkcjonowania państwa, co do których nasze zdanie jest odmienne. Zawsze jednak w ramach koalicji próbujemy znaleźć łączące całe nasze polityczne środowisko rozwiązanie, podkreśliła Sroka w oświadczeniu. Nadal chcemy kontynuować projekt, jakim jest Zjednoczona Prawica, dla której nie ma lepszej alternatywy w obecnym parlamencie, zapewniła. Sroka zwróciła też uwagę, że jej ugrupowanie odnotowuje z satysfakcją wypowiedzi naszych partnerów koalicyjnych, w których dobrze życzą naszej partii i podkreślają szacunek wobec naszego lidera, Jarosława Gowina. Przestrzegamy przed rozpowszechnianymi przez przeciwników Zjednoczonej Prawicy insynuacjami o naszych rzekomych rozmowach politycznych z opozycją, którym stanowczo zaprzeczamy, podkreśliła Sroka. Według doniesień części mediów, m.in. Gazety Wyborczej, w styczniu miało dojść do spotkania lidera porozumienia, wicepremiera Jarosława Gowina z byłym premierem Donaldem Tuskiem. Pod koniec ubiegłego tygodnia nasilił się konflikt w porozumieniu. Niektórzy działacze partii, m.in. europoseł Adam Bielan i poseł Kamil Bortniczuk, podnosili, że w październiku ub.r. zarząd partii, rozszerzony na wniosek Jarosława Gowina, uzupełniony został niezgodnie ze statutem. Pojawiły się też opinie, że formalnie kadencja Jarosława Gowina jako szefa porozumienia skończyła się w kwietniu 2018 rok, bo na nadzwyczajnym kongresie porozumienia jesienią 2017 rok wybrane zostały inne władze partii, ale nie prezes. W piątek poinformowano, że decyzją Krajowego Sądu Koleżyńskiego Bielan oraz Bortniczuk zostali wykluczeni z porozumienia z powodu wielokrotnego złamania statutu partii. Z kolei Bielan i część działaczy porozumienia stoją na stanowisku, że wykluczenie to jest niezgodne właśnie ze statutem partii, a źródłem całej sprawy jest to, że kadencja Gowina jako szefa porozumienia skończyła się 3 lata temu. Bielan twierdzi też, że w tej sytuacji, zgodnie ze statutem partii, obowiązki prezesa przejmuje szef konwencji krajowej porozumienia, którym jest on. Większość parlamentarzystów partii Gowina udzieliło w oświadczeniu pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi, jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu prezesowi zarządu krajowego partii.